Witam, witam. Z tej strony Spektra, a my kończymy odcinek 7. Mam nadzieję, że uda nam się już zakończyć, bo chyba nie dużo nam zostało. Morskie dno. Podążałam za chromem, płynąc przez kilka godzin dalej. To było jedno z najtrudniejszych doświadczeń, które do tej pory przeżyłam. W przeciwieństwie do tego, co mi się wydawało, pływanie z jednym ogonem zamiast dwóch kończyn było nie lada wyczynem. W dodatku ta zimna woda mroziła mi skórę. Nie czułam się komfortowo z dolną częścią ciała, która nie należała do mnie. Ale trzeba było sobie jakoś poradzić. I jeszcze ta woda wypełniała mi płuca, jednak nie sprawiała, żebym się dusiła. Muszę przyznać, że na początku to uczucie było bardziej niż krępujące, jednak w miarę upływu czasu przyzwyczaiłam się. Mój oddech stawał się coraz naturalniejszy. W sumie woda nie powinna wpływać ci do płuc, ponieważ masz skrzela, które filtrują. A skrzela filtrują na zasadzie, że woda, która przepływa u ryb, to jest na zasadzie, że woda wpływa im do buzi i wypływa skrzelami. Albo na odwrót. Ale chodzi o to, że ta woda, która przepływa przez skrzela, skrzela to jest taka jakby siatka. Jest bardzo duża powierzchnia ich, mimo że są one same są małe. I te skrzela wyłapują cząsteczki tlenu z wody. Bardzo ciekawy przyrząd. W sensie, no nie, niesamowity. Natura jest niesamowita, powiedział Bjolchem. Dalej. Po kilku godzinach czułam się już swobodnie w głębinach oceanu. Zawołałam więc Chroma, który z kolei nie wydawał się mieć jakichkolwiek trudności z adaptacją. Chrom, zaczekaj na mnie, jeśli możesz. Trzeba płynąć naprzód, zanim eliksir przestanie działać. Może nagle przestać działać? Wiem, ale naprawdę ciężko zniosłam tę przemianę. To był mój pierwszy raz. Mój też, ale jakoś sobie radzę. Pomijając fazę mutacji, nie uważam, żeby było to bardzo trudne doświadczenie. Masz więc szczęście. To pewnie dlatego, że ja jestem w większej części fair niż ty. Nie jest to jednak moje pierwsze dziwne doświadczenie. Dziękuję. To naprawdę miłe z jego strony, że mnie w tym momencie pocieszył. Kto by pomyślał, że eliksir złagodzi także jego charakter? Płyniemy dalej. Zakończ dialog. No dobrze. Płyńmy dalej. Chrom? Tu jest coraz straszniej. Co tam? Zaczynam tracić siły. Ja też. Chcesz odpocząć kilka minut? Nie wiem, mamy czas? Jesteśmy jeszcze bardzo daleko i już dobre 10 godzin płyniemy bez wytchnienia. Nie, chyba nie aż tyle. Ależ tak, wyruszyliśmy wcześniej rano, a słońce chyli się już ku zachodowi. Ale nie zrobiliśmy żadnej przerwy. Poczułabym, że płyniemy już tyle czasu, nie zatrzymując się ani na chwilę. Przy takim wysiłku, zważywszy na to, że nic nie jadłam, to właśnie umierałabym z głodu. Przybierając postać syreny, przejęłaś też części jej cech. One nie muszą się tak często żywić, zresztą ty też nie. To zupełnie nielogiczne. Ale ja ciągle coś je. Jakie są ich inne moce? Jakie są ich inne moce? Nie wiem o tym zbyt wiele. Ach, szkoda, zainteresowało mnie to. Nie sądzę, byśmy mieli czas je wszystkie opanować. Dalej. Odpoczęliśmy kilka chwil, czas zebrać siły przed tym, co nazywają ostatnią prostą. Zakończ dialog. Okej, głębina morska. Im dalej płynę, tym większe mam wrażenie, że moje ciało nie nadąża. To bardzo frustrujące. Nie mam pojęcia, jak Chrom dalej daje radę, mając w sobie tylko tyle z ryby.
Hej, co robisz? Dawaj naprzód, nie mamy czasu na podziwianie krajobrazu. Tak jakbym miała co podziwiać, wokół sama woda. Ruszaj się bardziej, zakończ dialog. Ale no, obrazki są fajne, naprawdę ładne. Chrom, gdzie jesteś? Zaczekaj na mnie. Tutaj jestem, ale pośpiesz się, eliksir nie będzie działał wiecznie. Wiem, ale jestem okropnie zmęczona. Czuję się dla niego wielkim obciążeniem. O, tymczasem muszę płynąć dalej, nieważne co mnie czeka. Gdy przybyłam do kiosku centralnego, natknęłam się na Kero, który dla odmiany wydało się być nie w sosie. Znowu jesteśmy aleją. Lepiej zapytam, co jest nie tak. Naprawdę nie chcę brać sobie na głowę jego problemów. Lepiej zapytam. Tym razem musimy być miłe. Co ci jest, Kero? Nic, po prostu bardzo się z kimś pogniewałem i to właśnie jest bardzo nie w porządku. Wydawało mi się, że pomagałeś Miko skontaktować się z kappami. Tak, próbowaliśmy na próżno. Ojejku. Nie zamartwiaj się tym, to nic takiego. Czasami, gdy się z kimś pogniewasz, trzeba o tym zapomnieć. Świetna rada, ale jo, świetna. Nie lubię kłócić się z innymi. To się zdarza, tak już jest. No to akurat racja. Czasami nie da się z kimś nie pokłócić. Wiem, ale mimo wszystko podminowuje mnie to. Żałuję, że się nim zainteresowałam. Cały czas tylko się skarży. O, Aleja, come on! Weź go pociesz, on jest taki super, taki jest miły i pomocny. Zupełnie nie wiem, jak mógłbym to wszystko naprawić. Posłuchaj, Kero, wszyscy mają problemy. Znacznie poważniejsze problemy niż twoje małe zmartwienie pod tytułem już się nie kumplujemy. Mam ważną misję do wykonania. Ja... rozumiem. Dalej. No biedny Kero, nie wolno tak robić, no. Kierunek kryształowa sala. Cel zaprowadzić tego chowańca do Miko. Och, Aleja, jak mogłaś. To w sumie moja wina, bo to wybrałam. Och. Idź do kryształowej sali i złóż raport. Kryształowa sala. O, Jamon też tu jest. Ta dwójka zawsze razem. O, wy też tu jesteście. Nie znalazłam żadnych śladów. Nie było sensu, żebym kontynuowała to bezcelowe, bezowocne poszukiwania. Wybaczcie. Dalej. U mnie to samo, ale to zupełnie inny przypadek. Tak, znalazłam Schwarza. Naprawdę? Tak, popatrz, tu jest. Dalej. Schwarz, miedź, papier, ogon. Co to być? Sądzę, że to wiadomość dla Miko. Przywołała do siebie chowańca, żeby odwiązać liścik, który miał przyczepiony do ogona. Elliot wrócił do domu. Świetna wiadomość. Dalej, co? Czy to znaczy, że kappy się ucieszyły? A, okej, okay, dalej. Elliot, w sensie tamten Elliot, bo mi się z Merym pomieszało. Nie ma tu zbyt wielu szczegółów, więc dowiemy się pewnie, jak wróci. Dalej. Pisze coś jeszcze? Dalej. Nie, ale czy on ma... Czy on na głowę upadł? Co zrobił? Ja chyba śnię. Dałam mu drugą szansę, a ten, jak mi się odwdzięcza, zabije go, uduszę go. Dalej. Co się stało, Miko? Miko? Dalej. Wręczyła nam list. Naprawdę to zrobił? Tak. Dalej. Ale jak on to zrobił? Dalej. Nie wiem. Mówił, że nie ma na to żadnego wyjaśnienia. Dalej. Po powrocie ktoś tu nieźle dostanie po uszach. Dalej. Och. Dalej. Uspokój się, Miko. Zaczekajmy trochę, aż wyjaśni się co i jak.
Daj spokój, na pewno nie chciał. Zobaczymy. Pisze coś jeszcze? Znaleźli inny sposób, aby wrócić. Dalej? Jaki? Dalej? Nie pisze dokładnie. Dalej? Kiedy tu będą? Dalej. Czemu ja czytam to dalej? Za około 2 dni. Szwarc, kiedy Chrom przekazał ci tę wiadomość? Hu, hu. Dzień temu? Hu. Więc 2 dni? Hu, hu. Wielkie nieba. Dalej? To znaczy, że mogą przybyć w każdej chwili. Ale ja, Ikar i Evelyn nadal będę potrzebować waszej pomocy. Słucham. Dziękuję. Powierzam wam zorganizowanie wszystkiego na rychły powrót Chroma i Spektry. Sądzę, że będę potrzebować pomocy wszystkich trzech. Ach tak? Nie umiem jednak wyjaśnić dlaczego. Znów intuicja, tak jak wtedy, gdy tu przybyła. Tak. Dobrze, to co robimy? Ale ja zawiadom kogo trzeba. Ale zwykle to należy do obowiązków Ikhar. Uważam, że tym razem będzie lepiej, jak Ikhar zajmie się zapasami, a ty przekazaniem informacji. Ale dlaczego? Dobrze, no to ruszam. Rozpowiedz nowiny. Korytarz straży. Znalazłeś swoją małą floppy? Na szczęście tak, Evelyn pomogła mi ją znaleźć. Och, to super, cieszę się razem z tobą. A ty znalazłaś Schwarza? Tak, co więcej, Chrom i Spektra już do nas wracają. To świetnie, to świetnie. Zakończ dialog. O, no proszę, ale mamy farta, że wszystkich tak... O nie, tylko nie on. Nadal szukasz tego małego szkodnika? Nie, już go znalazłam. To ciebie teraz szukałam. Ach tak, a czemu? Chrom i Spektra są już w drodze. Miko kazała mi poinformować o tym niektóre osoby. Ok, nie obchodzi cię to? Nie, to najważniejsza wiadomość dnia. Naprawdę na nią czekałem. Zakończ. Okej. To jeszcze tylko Ezarel. Muszę porozmawiać z Nevrą o Spektrze. I co, udało ci się znaleźć Schwarza? Tak, tak. Słuchaj, Spektra i Chrom są w drodze powrotnej. Och, to doskonała wiadomość. Nie mogę się doczekać, aż wrócą. Mówisz tak z jej powodu, prawda? Nie obydwojga. Skąd ta myśl? Jednak nie obchodzisz się z nim zbyt dobrze. Tak z jednym, jak udogodnienia z drugim. Chyba tak tu jest napisane. Tia, jasne. Nevra nas lubi. W ogóle... Tak w ogóle zastanawiałam się nad tym, czy nie nagrać dla was wersji z Ezarelem. Mam wyrzuty sumienia. Mogę to zrobić, tylko mi napiszcie, że mam to zrobić, jeżeli nie napiszecie. W sensie jeszcze raz ten sam odcinek, tylko z Ezarelem, wybierając Ezarela. Więc jeżeli chcecie, to tak zrobię. Jeżeli nikt mi nie napisze, to tak nie zrobię. Więc tak, szukamy dalej. Kero i Leiftan. Kero, tutaj jesteś. Tak, szukałaś mnie. I tak, i nie. Miko poprosiła mnie, żebym uprzedziła, kogo trzeba, że Chrom i Spektra niebawem wrócą. Och, to bardzo dobra wiadomość. W rzeczy samej, Chromowi udało się jednak zgubić statek. Co takiego? Nie znamy dokładnego powodu, ale tak, zrobił to. Serio, powinniście wyrzucić go ze straży. On się tu w ogóle nie nadaje. Nie mów tak, to niegrzeczne. Ach, ja tylko mówię, co myślę. Zakończ dialog. Ale ja...
No nie, było tak blisko. No dobra. Mamy dalej rozpowiadać nowiny. O, to Leiftan jest naprawdę przeuroczy. Okej. Co ty tu robisz, Aleja? Nadal szukasz Schwarza? Nie, już go znalazłam i zaprowadziłam do Miko. Gratulacje. Teraz jednak muszę uprzedzić pewne osoby, że Chrom i Spektra już do nas wracają. Ach tak? Wiesz, dlaczego masz je uprzedzić? Nie, nie pomyślałam, żeby o to zapytać. Haha, musi być dobry powód. Miko nigdy nie prosi o nic bez powodu. Tak, w każdym razie ty na pewno byłeś jedną z tych osób, które miały się o tym dowiedzieć. Sądzę, że tak. Dziękuję, że mi o tym powiedziałaś. Będę w takim razie ich wyglądał. Super, wydaje mi się, że poinformowałam już wszystkich, których trzeba było. Nie pozostaje mi nic innego, jak odmeldować się teraz u Miko i wrócić do swojego normalnego trybu życia. Jestem taka zadowolona, że tę misję udało mi się zakończyć sukcesem. A więc spotkajmy się Miko i powiedzmy jej, że wszystko jest gotowe. Zrobiłam już wszystko, o co prosiłaś, Miko. Już? Bardzo dobrze. Tak, poszło dosyć szybko. Dobrze, możesz odpocząć. Nie pozostaje nam nic innego, jak oczekiwać na ich przybycie. Ok. Spokojnie wróciłam do swojego pokoju i czekałam cierpliwie, czytając książkę, którą pożyczyła mi Ikar. Powiedziała mi, że zupełnie jej się nie podobała. Muszę jednak przyznać, że mi osobiście się podoba się bardzo. Muszę pamiętać, aby przy okazji jej ją oddać. Spokojnie zasnęłam, jednak w środku nocy przyszła po mnie Ikar. Dalej. Co się stało? To Chrom wrócił. Już naprawdę, gdzie on jest? Poszedł zawiadomić Miko o swoim przybyciu. Nie było z nim Spektra. Uspokój się, Ikar, nie może być daleko. Którędy wrócił? Widziałam, jak wychodził schodami z więzienia. Rozumiem. Wyglądała na dość zszokowaną. Zastanawiam się, dlaczego. Lepiej będzie, jak pójdę do więzienia zobaczyć. Okej. Idź szybko do więzienia. To było tu. Piwnica. Skręty, schody, więzienie. Już na mało prawda. Płynęłam. O, wracamy chyba do naszej postaci. Płynęłam cały czas za Chromem, który coraz bardziej się oddalał. Przepływaliśmy przez podwodną grotę. Im dalej płynęłam, tym bardziej woda wokół zdawała się mnie osaczać. Naprawdę miałam wrażenie, że zgubiłam się na drodze bez końca i bez powrotu. Właśnie wtedy poczułam mocny ból w klatce piersiowej. Dalej. Chro. Nie mogę mówić. Co mi się stało? Chrom, gdzie jesteś? Chrom? Zaczynam czuć się jak taka... Czuć się taka słaba. Muszę płynąć dalej. Pomimo dyskomfortu płynęłam dalej. Woda była coraz zimniejsza i coraz bardziej nieprzyjemna. W głębi serca wiedziałam, że nic nie jest normalne i ze zdwojoną siłą poczułam, że stanie się nieuniknione. Próbowałam wypłynąć na powierzchnię, na próżno. Moje ciało było sparaliżowane. Zaczęłam się dusić i tracić przytomność. Sama, zagubiona gdzieś w czeluściach oceanu, byłam przekonana, że nadeszła moja ostatnia godzina. Omg. Zamknęłam oczy, bo nie byłam już w stanie utrzymać ich dłużej otwartych pod wodą.
Opuszczały mnie siły i czułam, jak serce ściska mi się w środku. Nie chciałam opuścić rąk, ale moje ciało już mnie nie słuchało. Nagle ktoś wziął mnie w ramiona i poczułam, jak znowu powietrze słodko muska moją skórę. Otworzyłam oczy i zobaczyłam Nevra. Jej Nevra. Był tam, chociaż nie rozumiałam ani jak, ani dlaczego. W głębinach oceanu myślałam, że jestem tak daleko od kwatery głównej, a tymczasem byłam tak blisko. O! Jestem przy tobie, Spektra. Wróciłaś. Ja... jak to? O. Porozmawiamy o tym... Nie usłyszałam już, co chciał powiedzieć. Zasłabłam. Dlaczego nie jesteśmy blondynką? Nie zrozumiałam prawie nic z tego, co powiedział. Tylko tyle, że zabiera mnie do przychodni. Zobaczyłam, że prawie wszyscy tam byli. Miko i Kar Evelyn, ale również Ezarel i Valkyon, którzy wyglądali na zaniepokojonych. Połóż ją na łóżku, chłopaki, wyjdźcie. Dalej? Dlaczego? Dalej. Znowu stanie się człowiekiem, straciła już skrzela. Dalej? Rozumiem, wychodzę. Ech? Dalej. I co z tego? Dalej. I no, rozumiecie, ona, wyjdźcie. Dalej. Nie rozumiem, w czym to przeszkadza, to tylko... Dalej. Chłopaki, wychodzimy. Dalej. Wynoście się. Miko z pomocą dziewczyn wypchnęła chłopaków za drzwi, podczas gdy Nevra nie dał się prosić i wyszedł sam. Evelyn, zrób jej zastrzyk. Dalej. Już. Dalej. Robić Iko? Dlaczego nie słyszę już, co mówią? Let. Dlaczego dźwięki nie wydobywają się już z moich ust? Naga. Moje oczy, mój wzrok, wszystko się zamazuje. Ja... Miko, ja... Brawo, ukończyłaś odcinek 7. Szybko znajdź dla swojego chowańca nowy region poszukiwań. Ziemię jaspisu. Nowe ubrania dostępne są w butiku. Dalej. Zakończ odcinek. Ta radość. Okay. Tylko interesuje mnie, czy dostaliśmy tą ilustrację, czy nie. Mamy ilustrację, jesteśmy cool. Okej, no dobra. Tak. A więc nasz chowaniec ma nowy rejon wybrzeży jaspisu. Tak, jestem inteligentnie, nie dałam mu jeść ostatnio. I ma zero tych. Ło, ale super. Mamy żabia skała, plaża Kap, Droga Wielkich Liści, Wioska Kap, ale super. No dobra. W takim razie dziękuję bardzo. Wróćmy do listy odcinków. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Eldar.